Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich telewizów chrześcijańskiej telewizji internetowej w naszym kolejnym odcinku. Dziś mamy już 29 dzień stycznia 2021 roku, a Słowo Boże, jakie towarzyszy nam w tym dniu, zapisane jest w liście świętego apostoła Pawła do Rzymian w 6 rozdziale, w wierszu 23, gdzie tak jest napisane. Posłuchajmy. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Drodzy, zapłata. Z czym nam się kojarzy? Myślę, że zapłata z reguły kojarzy się nam z czymś przyjemnym, dobrym, z czymś, na co czeka się nieraz z utęsknieniem, a może i napięciem. A śmierć? No raczej nie. Ale ponieważ ktoś ją dla nas wypracował, to w tym sensie jest to zapłata również i dla nas. No dobrze, a co z naszą grzesznością? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć bez zadania innego. A co z naszą poprawnością? Co z naszym posłuszeństwem względem Boga? Na oba pytania musimy odpowiedzieć w ten sam sposób. Otóż ciągle grzeszymy. Stąd nasza poddańcza więź z grzechem jest dowodem na to, że pozostajemy w grzechu Adama i że zapłata, na którą on zapracował, czeka również i na nas. Z drugiej strony, nasze umieranie grzechowi, nasz nowy związek z Bogiem znowu jest dowodem, tym razem na to, że uciekliśmy od grzechu Adama i tym samym od tego, na co on zapracował. W tym samym liście do Rzymian, ale w 5 rozdziale, wierszu 14, czytamy takie słowa. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. A więc, drodzy, Adam jest obrazem Chrystusa. A Chrystus na co zapracował? Chrystus zapracował dla nas na życie wieczne. Adam oraz Jezus Chrystus uczynili to, co uczynili zanim myśmy się urodzili. Dar życia wiecznego nie dostajemy w ten sam sposób, jak dziedziczymy grzech, jak dziedziczymy winę i śmierć Adama. Śmierć niejako automatycznie przeszła na wszystkich ludzi. Zaś łaska, która jest o wiele większa, tą dostaliśmy dzięki jednej osobie, tej jednej, jedynej. I nie jest nią Adam, ale jest nią Jezus Chrystus. On jest nieskończenie większy. Zbawienny dar życia wiecznego jest nam dany już w chwili, gdy uwierzymy, a jesteśmy usprawiedliwieni, gdy umieramy grzechowi i żyjemy dla Boga. Oto dzisiejsza Ewangelia. Oto nasze dzisiejsze zwiastowanie. Życie otrzymujemy tylko z łaski, jako dar i tylko przez wiarę, dzięki Chrystusowi. Ujmują moje serce myśli, słowa pewnej znanej pieśni. Jezu, pozostań moją radością. Bądź pocieszeniem i ukojeniem mojego serca. Ty, Jezu, zapobiegasz wszelkim smutkom, jesteś siłą mojego życia, jesteś pożądaniem i słońcem moich oczu, rozkoszą mojej duszy. Dlatego pozostań, Jezu, w moim sercu i bądź odblaskiem mojej twarzy. I te słowa dedykuję wam, drodzy, w języku ojczystym, ale też i w szacie melodyjnej znanego kompozytora, a jakże, Jana Sebastiana Bacha. Życzę wam miłych wrażeń i chwil w zasłuchaniu. Życzę wam dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem. Utwór Jezu, bleibet meine Freude
Jest to ostatnia część 147 kantaty Jana Sebastiana Bacha pod tytułem Herz und Mund und Tat und Leben, napisanej na święto nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Jan Sebastian Bach był kompozytorem niemieckim. Żył w latach 1685-1750. Tworzył w okresie, który dzisiaj nazywamy barokiem. Niemniej jego twórczość wymyka się sztywnym ramom, które możemy znać z podręczników szkolnych. Łączył w swojej muzyce rewolucję z tradycją. Z jednej strony czasem zarzucano mu anachroniczność ze względu na zamiłowanie do polifonii, raczej bliższej renesansowi. Z drugiej zaś strony był propagatorem rewolucyjnych sposobów strojenia instrumentów, które pozwoliły na rozwój harmonii do takiego stopnia, w jaki znamy jej dzisiaj. Był kompozytorem niesamowicie płodnym. Bardzo dużą część jego twórczości stanowi muzyka liturgiczna. Spośród niej, dla przykładu, napisał 200 kantat, czyli dużych form, które przewidziane były do wykonywania podczas mszy świętej. Jedną z nich jest kantata 147. Utwór Jezu, bleibet meine Freude, 10. część tej kantaty, cieszy się szczególną popularnością. Osobiście przypuszczam, że składają się na to dwa powody. Pierwszym z nich jest piękny tekst. Jezu, pozostań moją radością. Cały tekst jest utrzymany w konwencji bliskości, takiej szczerości z Panem Jezusem. Często jest w związku z tym też kojarzony z Bożym Narodzeniem, bo przecież Dzieciątko Jezus jest właśnie tak bliskie naszemu sercu i dlatego utwór ten śpiewany jest w okresie Bożego Narodzenia. Drugim bardzo ważnym elementem muzycznym tego utworu jest piękna kantylenowa melodia, która wygrywana jest przez obój. W naszym wykonaniu postanowiliśmy to zmienić. Ta melodia, która towarzyszy chorałowemu śpiewu chóru, zagrana zostanie przeze mnie na lirze korbowej. Lira korbowa jest to instrument, który w czasach Bacha istniał. Niemniej był instrumentem raczej ludowym i na pewno nie miał takich możliwości, że można sobie pozwolić na zagranie takiej melodii. Niemniej po wiekach rozwoju lira korbowa, która pierwotnie była instrumentem liturgicznym, pochodzi z Hiszpanii, może zagrać tą piękną melodię. No i z tej okazji nie mogłem zrezygnować, musiałem z niej skorzystać. Dla widzów chrześcijańskiej telewizji internetowej zaśpiewają sopran Patrycja Wojtynek, alt Maja Białas-Drzewiecka, tenor Krzysztof Chrycyszyn, bas Filip Białas, a zagrają Piotr Młynarczyk na wioli da gamba i ja, Paweł Płoskoń, na lirze korbowej. Jezu, bleibet meine Freude ze 147 kantaty Jana Sebastiana Bacha.